Witam Was. Rozpoczynamy pierwsze zajęcia z chemii. Dzisiaj będziemy omawiać wiązania chemiczne, hybrydyzację, kształt cząsteczki i jak to wpływa na właściwości. Najpierw chciałabym się przedstawić. Nazywam się Marta Struga, jestem pracownikiem akademickim, prowadzę zajęcia z biochemii dla studentów medycyny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i przygotowuję uczniów z chemii od wielu, wielu lat, nie będę mówiła jak długo. Dzisiaj zaczynamy pierwsze zajęcia poświęcone wiązaniom. Żeby rozpocząć te zajęcia, musimy sobie wyjaśnić, co to jest wiązanie w chemii. Wiązanie w chemii jest to para elektronowa pomiędzy dwoma atomami. Czyli jeżeli ja mam jakiś jeden pierwiastek i on dysponuje jednym elektronem i uwspólnia go z elektronem na przykład drugiego pierwiastka, to my w chemii tą parę elektronową zaznaczamy kreseczką i mówimy, że to jest wiązanie pomiędzy dwoma atomami. Czyli wiązanie to para elektronowa. Jakie to wiązanie może być? Po pierwsze, wiązania sobie dzielimy. I pierwsza grupa wiązań polega na tym, że jeden atom oddaje na rzecz wiązania jeden elektron, a drugi atom oddaje drugi elektron, czyli tak naprawdę one uwspólniają parę na jakichś tam zasadach. I pierwsza zasada uwspólniania tej pary elektronowej to jest nazywana wiązaniem atomowym, które zwyczajowo nazywa się również kowalencyjnym lub odwrotnie kowalencyjne atomowe. I takie wiązanie może być wiązaniem czystym atomowym. Ja będę zawsze to omawiała w pewnym stylu. Kiedy występuje takie wiązanie? Od tego zaczniemy. Przede wszystkim występuje w cząsteczkach homojądrowych. Co to znaczy cząsteczka homojądrowa? Cząsteczka homojądrowa to taka, która składa się z identycznych atomów. To jest pierwsza zasada. Na przykład H2, Cl2, O2, N2. Takie cząsteczki nazywamy homojądrowymi, ponieważ mają identyczne jądra. Druga zasada. Kiedy występuje wiązanie atomowe? Gdy różnica elektroujemności pomiędzy pierwiastkami, przypomnijmy sobie, co to jest elektroujemność. Elektroujemność jest to zdolność pierwiastka do przyciągania elektronu. Mamy tą elektroujemność podaną w naszych tablicach chemicznych według Paulinga i kiedy jest wiązanie atomowe? Gdy różnica elektroujemności jest w granicach od 0 do 0,4. 0,4 to wielkość graniczna. Wtedy występuje wiązanie kowalencyjne, czyli wiązanie atomowe czyste. Każdy z pierwiastków chce osiągnąć dublet lub oktet elektronowy. Wodór dąży do tego, żeby upodobnić się do gazu szlachetnego, jakim jest hel, czyli dąży do osiągnięcia dubletu. Natomiast pozostałe pierwiastki będą dążyły do osiągnięcia oktetu. Na jakiej zasadzie wygląda to wiązanie? Popatrzcie, mamy jeden atom wodoru, ma jeden elektron, drugi atom wodoru uwspólnia drugi elektron i pomiędzy nimi tworzy się wiązanie kowalencyjne. To wiązanie jest niespolaryzowane. Tutaj dokładnie ta para elektronowa znajduje się pomiędzy tymi dwoma atomami. Czyli taka cząsteczka praktycznie jest niepolarna i jest idealnie symetryczna. Później będę mówiła, co to oznacza, jeżeli chodzi o właściwości. Popatrzmy na inny przykład. Na przykład omówmy sobie chlor. Każdy chlor posiada 7 elektronów walencyjnych, ponieważ leży w 17 grupie układu okresowego i chce mieć 8, czyli chce osiągnąć idealną konfigurację gazu szlachetnego, z drugim chlorem uwspólnia parę elektronową. Widzimy, mamy narysowaną cząsteczkę tego Cl2 i teraz tak, czy to jest wzór elektronowy? No macie w zadaniu maturalnym narysuj wzór elektronowy. Jaki wzór jest elektronowy, proszę Państwa? Wzór elektronowy, najpoprawniej narysowany jest to tak zwany wzór kreskowy, jeżeli nie każą Wam inaczej. Co to znaczy? Proszę Państwa, zaraz tutaj odpowiem na pytanie. To znaczy się, że ja parę elektronową zaznaczam jako kreseczkę, czyli widzimy, mamy poprawnie wyrysowany wzór elektronowy. Jeżeli my patrzymy na ten wzór elektronowy, to widzimy, moi drodzy, wiązanie
tutaj pomiędzy tymi dwoma chlorami i tą parę elektronową nazywamy jako para wiążąca, natomiast te pary, które tutaj się znajdują, nazywane są parami niewiążącymi. Czy tutaj było pytanie, czy wiązanie kowalencyjne, musimy zaznaczać, że jest niespolaryzowane. Nie, jeżeli jest wiązanie kowalencyjne, to kowalencyjne, raczej zaznaczajmy, że jest kowalencyjne spolaryzowane, ale nie przypuszczam, żeby na maturze było potraktowane jako błąd, jeżeli powiecie, że to wiązanie jest kowalencyjne, niespolaryzowane. To jest wiązanie kowalencyjne i to wystarczy. Pamiętajmy o tym, że ta para jest wiążąca, te pary są niewiążące. Pokażę następny przykład. Mamy cząsteczkę O2, tlen i tlen. Tlen leży w 16 grupie układu okresowego, czyli ma 6 elektronów walencyjnych, chce mieć 8. Brakuje mu 2 elektronów. Popatrzcie, uwspólnia w takim razie 2 elektrony, to jest jego 6 elektronów. Uwspólnił 2. I mamy wyrysowany tutaj wzór elektronowy tego O2 i pytanie jest, czy to jest jedno wiązanie, czy tu są dwa wiązania, proszę Państwa. To nie jest wiązanie podwójne, to są dwa wiązania pomiędzy tymi atomami, czyli mamy dwie pary wiążące, czyli dwa wiązania kowalencyjne pomiędzy atomami tlenu i każdy z atomów tlenu ma jeszcze po dwie pary niewiążące, które nie uczestniczą w wiązaniu. I tutaj zapoznaliśmy się z wiązaniem kowalencyjnym niespolaryzowanym. Ja pokażę jeszcze przykład azotu szybciusieńko. Ma 5 elektronów, ponieważ azot leży w 15 grupie układu okresowego, żeby mieć 8, czyli osiągnąć oktet, musi uwspólnić 3 elektrony, czyli w sumie ma 3 pary wiążące i każdy z azotów ma jedną parę niewiążącą. To jest wiązanie kowalencyjne. W tym przypadku nie jest one spolaryzowane. Co to oznacza? Powtarzam, że nie ma przesuniętej pary elektronowej w żadną stronę. Ona jest dokładnie pomiędzy tymi dwoma atomami. I ono zawsze polega na tym, że do wiązania, czyli do jednego wiązania, jeden atom oddaje jeden elektron, drugi atom oddaje drugi elektron. Zazwyczaj takie cząsteczki, wszystkie tutaj narysowane, są cząsteczkami niepolarnymi, ponieważ są idealnie symetryczne. Czy jest taka cząsteczka, gdy mamy wiązanie kowalencyjne bez spolaryzowania i ona jest polarna? Proszę Państwa, może się tak zdarzyć. Popatrzcie na taką cząsteczkę pH3. Jeżeli popatrzycie na elektroujemność fosforu, to wynosi dokładnie 2,1 i elektroujemność wodoru wynosi 2,1. Czyli pomiędzy nimi różnica elektroujemności wynosi dokładnie 0. Popatrzcie, czyli wiązanie nie będzie spolaryzowane. Jak będzie zbudowana taka cząsteczka? Fosfor ma 5 elektronów walencyjnych i 3 uwspólni z wodorem. Natomiast tutaj pozostanie jego niewiążąca para elektronowa. Będę później omawiała hybrydyzację, to zorientujecie się, jaki jest kształt tej cząsteczki, ale jakbyśmy jej nie narysowali, moi drodzy, to zawsze będzie to wyglądało w ten sposób, że z jednej strony będzie wolna para elektronowa, a z drugiej strony jej nie będzie, tak jak w tych cząsteczkach, które tutaj widzimy. Czyli taka cząsteczka będzie charakteryzowała się polarnością, ponieważ ona jest niesymetryczna. Po jednej stronie jest ładunek ujemny, po drugiej stronie tego ładunku nie ma. Czyli nie zawsze cząsteczka, która ma wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane, jest cząsteczką niepolarną. Pokazałam Wam taki wyjątek, czyli nie wolno nauczyć się na pamięć, że mam wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane, to cząsteczka jest niepolarna. Przechodzę teraz do następnego wiązania. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Kiedy ono występuje? Proszę Państwa, występuje, gdy różnica elektroujemności jest w granicach od 0,4 do 1,7.
7,1,6 pod warunkiem, że wykluczymy występowanie wiązania jonowego. Później wytłumaczę, kiedy występuje wiązanie jonowe i to wykluczymy. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane jest bardzo podobne do wiązania kowalencyjnego, ale para elektronowa nie jest dokładnie po środku. Przykład takiego wiązania. Mamy HCl, chlorowodór. Zobaczcie, wodór dysponuje jednym elektronem, chlor ma 7 elektronów. Wodór chce mieć 2, chlor chce mieć 8. Mamy to pokazane na rysuneczku, widzimy. I teraz tak, popatrzmy na różnicę elektroujemności. Wodór elektroujemność 2 i 1, chlor, jak sobie popatrzycie, elektroujemność 3, 0. Czyli pomiędzy nimi jest różnica elektroujemności 0,9. Czyli mieści się w naszych granicach od 0,4 do 1,7. Ok, popatrzcie, czyli będę miała wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Ten, który ma wyższą elektroujemność, ma większą skłonność do przyciągania elektronów, bo elektroujemność to zdolność do przyciągania elektronów. Co wtedy się zdarzy? Ta para elektronowa, która występuje pomiędzy nimi, jest przesunięta bardziej w kierunku elektroujemnego atomu i narysuję to, jak to zaznaczamy. Jeżeli każą Wam zaznaczyć spolaryzowanie, to zaznaczamy to w postaci klinika. Grubsza część tego klinika musi być skierowana w kierunku pierwiastka bardziej elektroujemnego, ale tylko wtedy to robimy, kiedy Wam każą to zaznaczyć. Popatrzcie, co się stało teraz z tą cząsteczką. Ona uzyskała ładunek. Zobaczmy, ja ją narysuję w postaci takiej bańki. Tutaj, gdzie jest wodór, jest mniej elektronów, bo są przesunięte w kierunku chloru. To tutaj jest ładunek dodatni, a tutaj robi się ładunek ujemny. Nasza cząsteczka w tym przypadku stała się dipolem. To jest dipol, czyli posiada ładunek dodatni i ujemny, czyli sama w sobie stała się polarna. I cząsteczki, które mają wiązanie kowalencyjne, spolaryzowane, a nie są symetryczne, później wrócę do budowy cząsteczki, wykazują polarność. Ta cząsteczka nie jest symetryczna. Po jednej stronie jest ładunek ujemny, po drugiej stronie jest ładunek dodatni. To jest wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Ono jest bardzo podobne do kowalencyjnego bez polaryzacji, ale para elektronowa jest przesunięta w kierunku bardziej elektroujemnego atomu. Przechodzimy dalej, moi drodzy. Następne wiązanie, bo to jest szybciusieńka powtóreczka, to jest wiązanie jonowe. Wiązanie jonowe. Kiedy występuje wiązanie jonowe? Ja pokażę reguły występowania tego wiązania. To wtedy strasznie ułatwi życie. Wiązanie jonowe występuje. Pierwsza taka reguła, z którą zazwyczaj się zapoznajecie, gdy elektroujemność pomiędzy pierwiastkami jest powyżej 1,6–1,7. 1,7 warto się nauczyć, wtedy występuje wiązanie jonowe. To jest pierwsza taka bardzo ogólna reguła. Kiedy tak naprawdę występuje wiązanie jonowe? Tutaj warto sobie zapamiętać, bo mamy szereg związków, które nie spełniają wyżej wymienionego warunku. Czyli jeżeli ja mam elektroujemność od 0,4 do 1,7, to jest szereg związków, które może nie spełniać tej reguły, a występuje tam wiązanie jonowe. Pierwsza taka grupa, gdzie występuje wiązanie jonowe, a często niespełniona jest ta reguła, to wodorki metali. Czyli jak macie na przykład NaH, wodorek sodu, to elektroujemność wodoru jest 2,1, elektroujemność sodu jest 0,9. Popatrzcie, czyli tutaj nie mamy 1,7, a wiązanie jest jonowe, czyli we wszystkich wodorkach metali. Dalej, gdzie występuje wiązanie jonowe? Tlenki metali. Tutaj zazwyczaj ta reguła jest spełniona. Trzecia grupa.
w wodorotlenkach pomiędzy metalem a grupą OH. Metal, grupa OH. I ostatnia reguła, taka ogólna, w solach pomiędzy kationem metalu lub amonowym, a resztą kwasową. Zawsze tam jest wiązanie jonowe, czyli sole, kation metalu lub amonowy, NH4+, a reszta kwasowa, resztą kwasową. Tu zawsze występuje wiązanie jonowe, moi drodzy, czyli w tych tutaj sytuacjach. Można też tak prosto się nauczyć, że wiązanie jonowe zawsze występuje, gdy jeden pierwiastek należy do pierwszej lub drugiej grupy układu okresowego, a drugi w naszym związku należy do 16 lub 17 grupy układu okresowego. Pomiędzy nimi będzie wiązanie jonowe. Popatrzcie, czyli jeżeli chcemy teraz powiedzieć, kiedy występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, wykluczycie jonowe, będziecie wiedzieli, że w tych pozostałych związkach występuje kowalencyjne spolaryzowane, ale mamy ogólne reguły, kiedy ono występuje. Na czym ono polega, to wiązanie? Pokażę tak książkowo na przykładzie NaCl, bo później będziemy ćwiczyć inne przykłady, ale to mi znacznie ułatwia sprawę. Popatrzcie, był sód, który miał jeden elektron walencyjny. Ok, i mamy, moi drodzy, chlor, który ma 7 elektronów walencyjnych. Sód oddaje cały swój elektron walencyjny na rzecz chloru, czyli nie ma go w ogóle, staje się kationem, moi drodzy. Natomiast co robi w takim momencie chlor? Chlor przyjął ten elektron, on jest jego już, czyli rysujemy sobie tutaj kreskę pionową, a to są jego niewiążące pary, stał się anionem. I tak wygląda wzór elektronowy NaCl. Nigdy pod żadnym pozorem nie wolno Wam tu narysować kreski pionowej. To będzie źle narysowany wzór związku. Nie wolno tego zrobić. Jak możecie to inaczej zrobić? Macie Na, zobaczcie, teraz macie Cl. Możecie to wziąć w nawias. To jest druga dopuszczalna metoda narysowania tego związku, czyli mogę wziąć go w nawias. Czyli mamy narysowany wzór tego związku z wiązaniem jonowym. Popatrzcie, ja teraz pokażę może jeszcze jakiś inny. CaCl2 narysowałam. Popatrzmy i chcę narysować wzór jonowy tego związku, żeby Wam to utrwalić. Wapń jest w drugiej grupie układu okresowego, posiada 2 elektrony walencyjne i całe 2 swoje elektrony oddał na rzecz chloru, czyli wzór będzie wyglądał w ten sposób, Ca2+, i tutaj mam Cl minus Cl minus, czyli kreska jest pionowo, nie poziomo. Mogę sobie te 2 chlory wziąć w nawias kwadratowy. Jeżeli to zrobię, to tutaj, moi drodzy, muszę mieć 2 minus, ponieważ one są traktowane jako całość. Czyli warunek, nie wolno Wam poziomej kreski narysować. Nauczyliśmy się już wiązania jonowego. Każde z tych wiązań polegało na tym, że jeden atom oddawał na rzecz wiązania jeden elektron, drugi oddawał drugi elektron. Czyli one jak gdyby uwspólniały te 2 elektrony na różnych zasadach, bardzo sprawiedliwie. Wiązanie kowalencyjne bardziej niesprawiedliwie, kowalencyjne spolaryzowane, i po złodziejsku wiązanie jonowe, jeden oddaje, drugi zabiera. Czyli to są wiązania, gdzie jeden daje jeden do wiązania i drugi daje drugi do wiązania. Następne wiązanie
z którym się zapoznamy, to wiązanie koordynacyjne. Wiązanie koordynacyjne różni się od wcześniej wymienionych wiązań. Czym ono się różni, moi drodzy? Tym, że na rzecz wiązania jeden pierwiastek oddaje całą parę elektronową. Nie oddaje jednego elektronu, a oddaje całą parę. Pokażę na klasycznych, maturalnych przykładach. Zazwyczaj to jest pokazane na przykładzie takiej cząsteczki SO2 lub SO3. Popatrzcie. Siarka ma 6 elektronów walencyjnych i tlen ma 6 elektronów walencyjnych. Ja sobie je narysuję w postaci takich gwiazdeczek czy krzyżaków, te 6 elektronów walencyjnych siarki. I teraz tak, tlen i siarka dążą do osiągnięcia oktetu, czyli chcą mieć 8 elektronów po swojej stronie. Zobaczcie, jak to zrobić. Jak zrobić, żeby ten tlen i siarka miał 8? Jeżeli by uwspólniły z tlenem całą tą parę, tak, to po uwspólnieniu tych elektronów z tlenem, już siarka ma w tym momencie 8 elektronów, nie potrzebuje więcej. W związku z tym te dwa musi oddać całkowicie na rzecz tlenu, czyli odda to, tworząc tak zwane wiązanie koordynacyjne. Wiązanie koordynacyjne to wiązanie akceptorowo-donorowe. Tlen jest akceptorem pary, siarka jest donorem pary elektronowej, czyli to jest wiązanie donorowo-akceptorowe. Strzałka skierowana jest zawsze w kierunku tego pierwiastka, który przyjmuje całą parę elektronową. W tym przypadku jest to tlen. Teraz formalnie narysuję tą cząsteczkę, popatrzcie, czyli tu będę miała wiązanie podwójne, czyli dwa wiązania, natomiast to wiązanie będzie wiązaniem koordynacyjnym, czyli tutaj tlen na rzecz, siarka na rzecz tlenu oddała całą swoją parę elektronową, czyli tlen jest akceptorem pary, siarka jest donorem pary. Ja, proszę Państwa, rysuję te wiązania w ten sposób, że zachowuję już strukturę cząsteczki, ale później wytłumaczę, jak będę omawiała hybrydyzację, ponieważ jak sobie patrzycie na tablicę, to utrwalacie kształt tej cząsteczki. Popatrzmy, pokażę jeszcze drugą cząsteczkę, która bardzo często występuje na maturze, SO3. Sytuacja jest bardzo podobna. Zobaczcie, siarka ma 6 elektronów walencyjnych, uwspólnia z tlenem 2 i odkoordynuje pierwsze 2 elektrony do pierwszego tlenu i drugie 2 elektrony swoje do drugiego tlenu, czyli utworzyła dwa wiązania koordynacyjne i ma dwa wiązania kowalencyjne spolaryzowane. Jakbyśmy chcieli sobie sumować te wiązania. Pytanie jest, jakim wiązaniem jest wiązanie koordynacyjne? Do jakiej grupy go zaliczamy? To jest wiązanie, które jest wiązaniem kowalencyjnym. Czyli jakbyście mieli powiedzieć, ile w sumie wszystkich wiązań kowalencyjnych jest, to wtedy będziemy mieli tych wiązań wszystkich 8. Pytanie jest, to wtedy siarka nie będzie miała oktetu. Nieprawda, moi drodzy, siarka będzie miała oktet, bo ona wypożycza całe 2, ale z nich korzysta. Policzmy, czy zgadzają nam się elektrony pomiędzy naszymi pierwiastkami. Liczymy 2, 4, 6, 8. Tutaj ma całe 8 elektronów ten tlen. Popatrzmy, ten tlen 2, 4, 6, 8 ma 8 elektronów. Ten tlen ma 8 elektronów. A co z siarką? Również ma 8, bo one się jej liczą. 2, 4, 6, 8. Wszyscy w tym wypadku muszą być zadowoleni. Na tym polega wiązanie koordynacyjne. Od czego zależy, które wiązanie w cząsteczce? O wielu wiązaniach jest wiązaniem koordynacyjnym.
Czy jest to zupełnie przypadkowe? Moi drodzy, jest to zupełnie przypadkowe. Jak sobie narysujecie, tak będzie. Ale wszystko się musi zgadzać, czyli musi być oktet. Ja nie mogę powiedzieć, że na przykład to musi być takie, czy to musi... to jest koordynacyjne, te dwa są kowalencyjne, spolaryzowane. Suma musi się zgadzać, a czy to narysuję tak, czy to narysuję tak, nie ma to żadnego znaczenia. Po prostu chodzi o to, żeby każdy z tych pierwiastków osiągnął oktet. Wtedy wszyscy będą zadowoleni. Gdzie jeszcze występuje takie wiązanie koordynacyjne? Takie wiązanie koordynacyjne spotykamy często w pewnych jonach. Na przykład macie kation amonowy. Ja narysuję taki kation amonowy. Kation amonowy, popatrzcie, azot ma raz, dwa, trzy, ma pięć elektronów walencyjnych. Teraz wyrysowałam amoniak NH3, czyli posiada wolną parę elektronową. Jeżeli zobaczy gdziekolwiek proton, wolny proton, to utworzy wiązanie koordynacyjne, czyli odda na rzecz tego protonu swoją parę elektronową, czyli tu przyłączył proton, czyli wodór pozbawiony elektronów, czyli tym sposobem otrzymaliśmy cząsteczkę NH4+. Pytanie padło, czy mogę narysować cząsteczkę tlenku węgla? Oczywiście, że mogę. To jest najtrudniejsza cząsteczka, jaka może Wam się przytrafić na maturze. Popatrzcie, tlenek węgla 2CO. Jest tutaj taka sytuacja, że węgiel jest w 14 grupie, czyli ma 4 elektrony walencyjne, natomiast tlen jest w 16 grupie, ma 6 elektronów walencyjnych. Każdy chce mieć 8. Jak to zrobić, żeby każdy miał 8? Zobaczcie, co zrobi węgiel. Swoje dwa elektrony uwspólni z dwoma elektronami od tlenu, czyli zostaną mu jeszcze dwa. Zobaczcie, 6 elektronów miał tlen, to jest jego dodatkowe dwa elektrony i co zrobi? Tą parę, którą tutaj miał, odkoordynuje na rzecz węgla. Każdy ma wtedy 8, ja pokażę tą cząsteczkę. Jedno wiązanie koordynacyjne, dwa są kowalencyjne, spolaryzowane. I w tym momencie każdy jest happy. Zobaczcie, ma 8 elektronów węgiel i ma 8 elektronów tlen. Czyli widzimy, jak zbudowana jest ta cząsteczka tlenku węgla 2. Czyli to jest w sumie, jak umiemy liczyć do 8, bardzo łatwa cząsteczka. Zawsze rachunek musi się zgadzać, czyli każdy musi mieć 8. Co myślę, że nie sprawi Wam dużych trudności. Tyle na ten temat, później przejdziemy do ćwiczeń, to wytłumaczę. Następny podpunkt, który muszę z Wami omówić, to tak zwane oddziaływania, wiązanie metaliczne nam jeszcze zostało przed oddziaływaniem. Wiązanie metaliczne jest kompletnie różne od tych, które tutaj zostało wymienione. Metal to jest substancja o kompletnie innych właściwościach. Na czym polega wiązanie metaliczne? Jeżeli byśmy popatrzyli na budowę atomu, ja sobie pozwolę w międzyczasie zetrzeć, ale nie będę traciła czasu, czyli będę Wam dalej opowiadać, to wszystkie elektrony w atomie możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to są tak zwane elektrony walencyjne, a te elektrony, które nie są elektronami walencyjnymi, nazywamy elektronami zrębu. Czyli elektrony mogą być walencyjne i elektrony zrębu. Zawsze w wiązaniach, wy wiecie o tym, uczestniczą elektrony walencyjne, a nie uczestniczą elektrony zrębu. Elektrony zrębu są nienaruszalne, nie mogą brać udziału w reakcjach chemicznych.
I teraz tak, jakbyśmy się zapoznali z całym kursem chemii, to byście wiedzieli, że elektrony walencyjne w pierwszej grupie to elektrony, które znajdują się na najwyższym orbitalu S, w drugiej grupie tak samo, bo mamy blok S. Elektrony walencyjne bloku P to najwyższe NS i NP, czyli najwyższe S i najwyższe P. Natomiast elektrony walencyjne pierwiastków bloku D to są NS najwyższe S i O1 niższe D, czyli N-1D. Czyli podzieliliśmy wszystkie elektrony. Jak tworzy w takim razie się wiązanie metaliczne? Wiązanie metaliczne tworzy się w ten sposób, że zręby przytulają się do siebie, a elektrony walencyjne są uwspólniane przez wszystkie atomy uczestniczące w tych wiązaniach. Ja to pokażę na przykładzie. Macie magnez. Magnez to jest pierwiastek drugiej grupy układu okresowego, ma dwa elektrony walencyjne. Czyli jeżeli odda dwa elektrony walencyjne, stanie się Mg2+. I Mg2+ to jest jego zrąb atomowy. Wyrysowałam zręby, podpisuję je. To jest Mg2+, Mg2+, Mg2+. Mg2+, i tak dalej, nie będę wszystkich pisała, i ten magnez oddał na rzecz wiązania dwa swoje elektrony. Drugi magnez oddał dwa, trzeci oddał dwa, i tak dalej. Każdy z nich oddał dwa elektrony na rzecz wiązania. Jak nazywamy te wolne elektrony? Nazywamy je gazem elektronowym bądź morzem elektronowym. One krążą wokół wszystkich zrębów i trzymają je w kupie, czyli te zręby nie mogą się rozlecieć, są ściskane. Wynikają z tego specjalne właściwości fizyczne metali. Popatrzcie, jeżeli tu przyłożę napięcie, czyli ładunek, na przykład dodatni, a tu ujemny po tej stronie, to będą nam płynęły elektrony. Elektrony przemieszczają się do ładunku dodatniego, ponieważ są ujemne, tak? To prąd nam płynie w drugą stronę, bo prąd zawsze płynie przeciwnie do ruchu elektronów. Co to znaczy? Że metal przewodzi prąd elektryczny. Teraz tak, zobaczcie, ja tutaj mam taką warstwę dwóch zrębów, dwa rządki, tak? Ale ja mogę wziąć młoteczek i mogę tak rozplaskać je na jeden rządek. Czyli czym jest metal? Jest kowalny i ciągliwy, bo mogę sobie rozpłaszczyć te zręby jak chcę. Następna właściwość metali, moi drodzy, przewodzi ciepło. Co to jest ciepło? Ciepło jest to przenoszenie ruchów zrębów, czyli jeżeli ten zrąb jest gorący, to zaczyna drgać i uderza w zrąb, który jest tutaj. No ten się trzęsie, i następny się trzęsie, następny się trzęsie. No i po tej stronie my już mamy coś, co jest ciepłe. To tak jakbyśmy włożyli łyżeczkę metalową do herbaty. Jest gorąca, ale tylko na dole. Ale te zręby zaczynają nam drgać i po chwili czujecie ciepło po drugiej stronie łyżeczki, bo to jest przenoszenie drgań zrębów. Czyli ciepło jest to przenoszenie drgań zrębów. Popatrzcie, moje pytanie jest, zawsze zadaję takie pytanie, kiedy za prąd powinniśmy płacić więcej, czy w zimie, czy w lecie, proszę Państwa. Oczywiście za prąd powinniśmy płacić więcej w lecie, bo w lecie drgają zręby, i nasze elektrony nam skaczą, czyli nie płyną do naszego domu, że tak powiem, bezpośrednio, tak? Czyli mają jak gdyby troszeczkę opóźnioną drogę. Natomiast w zimie, jak drut jest naprężony i zimny, to elektrony jak po sznurku płyną do naszego gniazdka i wtedy za prąd powinniśmy płacić mniej. Tutaj padło pytanie, czy mogę jeszcze raz poprosić o to pytanie, bo nie zdążyłam go sobie przeczytać, także zaraz na nie odpowiem. Teraz tak, czyli te wszystkie elektrony walencyjne od magnezu
one są wspólne i uczestniczą, czyli oddziałują ze wszystkimi zrębami. Czyli tutaj dochodzi do uwspólnienia elektronów walencyjnych. Na tym polega to wiązanie. Jeszcze jedna cecha metali, która często się pojawia. Jeżeli ja widzę wolny elektron, to się błyszczy. I metale mają metaliczny połysk. One inaczej oddziaływują ze światłem. Czyli w tym momencie będę widziała metaliczny połysk. I większość metali charakteryzuje się metalicznym połyskiem. Przewodzą prąd elektryczny, przewodzą ciepło, są kowalne, ciągliwe i błyszczące. I to wynika z charakterystyki tego wiązania. Tyle na temat wiązań. Płynnie przechodzę do oddziaływań międzycząsteczkowych. Pierwsze i najważniejsze, w ogóle wydaje mi się, że najważniejsze ze wszystkich oddziaływanie, to jest wiązanie wodorowe. Wiązanie wodorowe może występować wewnątrz cząsteczki, na przykład wewnątrz cząsteczki białka, bądź polipeptydu, ale najczęściej występuje w takiej prostej chemii pomiędzy cząsteczkami. Warunek, tak jak powiedziałam, kiedy jest wiązanie wodorowe pomiędzy takimi samymi cząsteczkami, czyli mamy tylko takie cząsteczki, kiedy jest wiązanie wodorowe. Wiązanie wodorowe występuje, kiedy są spełnione trzy zasady. W cząsteczce jest związanie HF, pierwsza zasada, jest związanie OH lub jest związanie NH. Jeżeli widzicie takie wiązanie w cząsteczce, to pomiędzy cząsteczkami musi być wiązanie wodorowe. Jeżeli nie widzicie, pomiędzy takimi samymi cząsteczkami nie ma wiązań wodorowych. Przykłady. Popatrzcie, macie HF, fluorowodór, tak? Pomiędzy tymi cząsteczkami występuje wiązanie wodorowe. Zaznaczamy je w postaci takich kropeczek. I tutaj jest następne wiązanie wodorowe. Wiązanie wodorowe definiujemy jako oddziaływanie pomiędzy wodorem a parą, wolną parą elektronową silnie elektroujemnego pierwiastka. Tak je definiujemy i tylko w tych trzech przypadkach ono występuje. W przypadku HF powoduje, że ten kwas jest słaby, ponieważ wodór jest związany z fluorem i nie chce się oderwać, czyli to osłabia moc kwasu HF. Pokażę, kiedy występuje OH. Związek nieorganiczny to woda, popatrzcie, mamy wodę, ma dwie pary elektronowe. Ten wodór z parą elektronową tlenu będzie tworzył wiązanie wodorowe, czyli mamy przykład wiązania wodorowego w związku nieorganicznym. Popatrzmy, NH, przykład takiego wiązania. Mamy amoniak, wolna para elektronowa i wodór i tworzy nam się wiązanie wodorowe pomiędzy wodorem jednej cząsteczki amoniaku, a parą elektronową drugiego wiązania. Pytanie jest, czy wiązanie koordynacyjne to wiązanie kowalencyjne spolaryzowane? Kowalencyjne. Które jest kowalencyjnym wiązaniem, ono wiadomo, że zawsze będzie spolaryzowane w pewien sposób, bo para została przesunięta, ale nie możemy go nazywać kowalencyjnym spolaryzowanym. To jest wiązanie koordynacyjne, donorowo-akceptorowe. Teraz tak, czyli mamy wytłumaczone wiązanie wodorowe w związkach nieorganicznych, przechodzę do związków organicznych, pokażę przykład. Na przykład macie metanol albo etanol, pokażę na metanolu, bo będzie mi się krócej rysować, ma grupę OH jak każdy alkohol, czyli pomiędzy tymi, tą
tą wolną parą elektronową, a wodorem drugiej grupy OH tworzy się wiązanie wodorowe. Popatrzcie, wiązanie wodorowe nigdy nie może Wam się tutaj stworzyć pomiędzy tym wodorem. To wiązanie wodorowe i to oddziaływanie jest zawsze pomiędzy wodorem związanym z silnie elektroujemnym pierwiastkiem. Czyli nie jakiś tam inny wodór, tylko zawsze ten jeden. Czyli w takich cząsteczkach występuje wiązanie wodorowe i w tym przypadku jest to oddziaływanie międzycząsteczkowe. Czasami macie pytanie, czy pomiędzy tymi dwoma cząsteczkami będzie występowało wiązanie wodorowe. To są dwie różne, bo tutaj omawialiśmy, kiedy ono występuje, gdy mamy takie same cząsteczki. A co będzie, jak będą dwie różne? Czy może się tam utworzyć wiązanie wodorowe, czy też nie? Jak najbardziej, moi drodzy, kiedy spełnione są pewne warunki. Ja pokażę taki szkolny, maturalny przykład. Popatrzcie. Mamy aceton, czyli propanon. To jest cząsteczka, która posiada grupę CH3, CO, dwie wolne pary elektronowe i CH3. Aceton to zwykły zmywacz do paznokci. Panie, które malują paznokcie, wiedzą, jaki jest zapach acetonu i że aceton miesza się z wodą i tworzy z wodą wiązania wodorowe. Dlaczego? Dlatego, że jak zobaczy wodór od wody, zobaczcie, to ta para elektronowa związana z tlenem będzie tworzyła wiązanie wodorowe z wodorem, który jest związany z wodą. Czyli wtedy będzie również możliwość występowania wiązania wodorowego pomiędzy różnymi cząsteczkami. Tyle na temat wiązania wodorowego. Teraz szybciutko się przemieszczam, bo chyba dzisiaj nie zdążę Wam tego wszystkiego zrobić, ale postaram się w miarę sprawnie. Zobaczcie, następna rzecz, którą chciałabym Wam szybciutko omówić, taka czarna magia, czyli oddziaływanie van der Waalsa. Oddziaływanie van der Waalsa to oddziaływanie szybko zmiennych dipoli. Ja zaraz pokażę to na przykładzie. Co to jest dipol? Dipol to jest cząsteczka, która posiada pewien ładunek. Wyobraźcie sobie, że macie cząsteczkę Cl2, ona ma masę wolnych elektronów. Czyli ja sobie ją narysuję jako taką bańkę i zobaczcie, coś koło niej przeleciało, zaburzyło na chwileczkę jej elektrony. Co to znaczy zaburzyło? Część przesunęło się na jedną stronę, a część na drugą. Czyli na momencik zrobił się tu ładunek dodatni, a na momencik tu ładunek ujemny. Ale tylko tak na chwilę. Czyli zobaczcie, druga cząsteczka Cl2 naładuje się odwrotnie, a pomiędzy nimi będzie tak zwane oddziaływanie van der Waalsa. To jest bardzo słabe oddziaływanie. Czy jedno wiązanie koordynacyjne liczymy jako dwa wiązania kowalencyjne, czy jako jedno? Oczywiście jedno wiązanie koordynacyjne to jedno wiązanie, strzałka to jedna kreska. Mówiłam, że jedno wiązanie to dwa elektrony. W wiązaniu koordynacyjnym uczestniczą dwa elektrony, czyli jest to jedno wiązanie, bo wiązanie to zawsze para elektronowa. Czyli popatrzcie, wróćmy, widzimy już, co to jest oddziaływanie van der Waalsa, widzimy oddziaływanie szybko zmiennych dipoli. W przypadku Cl2 to jest tak maleńkie oddziaływanie, że ono nie odgrywa żadnej roli, ale wyobraźmy sobie, że mamy torebkę nylonową, która zbudowana jest z polimeru. Polimer to jest bardzo długa cząsteczka, i obok niej leży następna długa cząsteczka, pomiędzy nimi zazwyczaj nie ma żadnych wiązań. On się ładuje plus, minus, plus, minus, plus, minus. Jak sobie weźmiecie rurę od odkurzacza i potrzecie o wasze włosy, tak, to zobaczycie, że włosy wam się będą elektryzować, ponieważ ten polimer możemy naładować, możemy nadać mu ładunek. Tak? Zobaczcie, to druga cząsteczka polimeru będzie ładowała się odwrotnie i one będą za sobą oddziaływać, czyli taką torebkę będziemy mieli problem, żeby ją rozerwać. Co trzyma te włókna tej torebki? No tylko te szybko zmienne ładunki, które tak przeskakują i zmieniają się. Czyli to jest oddziaływanie van der Waalsa, szybko zmiennych dipoli. Gdzie jeszcze ono jest? Na przykład w smarach.
wkładacie w asfalcie, w lecie idziecie w butach na wysokim obcasie, wpada wam w asfalt stopa, nie możecie wyciągnąć buta, bo cząsteczki asfaltu trzymane są między sobą oddziaływaniami van der Waalsa. W przypadku wielkich cząsteczek, białek, polimerów, wielkich węglowodorów, te wiązania dorównują wiązaniom kowalencyjnym swoją siłą, czyli takie są aż mocne. Skończyliśmy oddziaływania, przechodzimy do budowy cząsteczki, do hybrydyzacji, moi drodzy. Teraz tak, co to jest ta hybrydyzacja? Hybrydyzacja jest to zabieg czysto matematyczny. Czy w przypadku wiązania koordynacyjnego orbitale nakładają się czołowo? Zaraz pokażę takie wiązanie na przykładzie. Mamy jeden orbital, na którym są całe dwa elektrony i one oddziaływują. Czyli to wytłumaczę na szczególnym przykładzie, jak będę rysowała. Między jakimi cząsteczkami występuje oddziaływanie van der Waalsa? Pomiędzy cząsteczkami białek, pomiędzy cząsteczkami polimerów, pomiędzy cząsteczkami bardzo długich węglowodorów, na przykład parafiny i tak dalej. Czyli pomiędzy cząsteczkami, które są długie i tworzą, nie mają jakiegoś konkretnego innego ładunku, nie są jonami. Tam występuje wiązanie van der Waalsa. Tak naprawdę oddziaływanie van der Waalsa występuje pomiędzy wszystkimi cząsteczkami, ale siła jego liczy się tylko w przypadku cząsteczek wielkich. W przypadku małych to są tak znikome oddziaływania, że możemy je kompletnie pominąć. Przechodzę teraz do hybrydyzacji. Hybrydyzacja, proszę Państwa, to jest zabieg czysto matematyczny. Mamy węgiel, zobaczcie, węgiel ma 4 elektrony walencyjne. Jakbym sobie je kratkowo rozrysowała w stanie wzbudzonym, to mamy jeden elektron, drugi, trzeci, cztery. To są 4 elektrony walencyjne węgla. Jeden leży na orbitalu S, pozostałe leżą na orbitalu P. Czyli jakbyśmy sobie teraz wyrysowali te orbitale, zobaczcie, S jest sferą, natomiast P jest ósemką, tak? Tak wygląda orbital S i orbital P. Zobaczcie, czyli ja mam cząsteczkę metanu CH4, tak po chamsku sobie ją narysuję, czyli teraz jeszcze dorysuję tutaj wodór. Wodór ma jeden elektron, to jest jego elektron walencyjny, leży na orbitalu S. To jedno wiązanie powinno być SS, no bo ten orbital reaguje z wodorem, czy łączy się z wodorem, a pozostałe powinny być PS, PS, PS. Widzimy, tylko że chemicy badali te wiązania i wszystkie są identyczne, nie różni się. No więc jak mamy coś, co jest dziwne, to trzeba sobie to jakoś przetłumaczyć, żeby teoria zgadzała się z praktyką, bo tak to praktyka nie zgadzała się z teorią. A czy w graficie będą też oddziaływania van der Waalsa? Tak, ponieważ grafit dysponuje wolnymi elektronami, które się przemieszczają i pomiędzy warstwami grafitu występują oddziaływania van der Waalsa. A mamy tam po prostu elektrony, które tak śmigają, one przypominają troszeczkę metal, ale nie są wolne. W przypadku metalu one są kompletnie wolne, w przypadku grafitu są częściowo uwiązane, dlatego te oddziaływania nazywamy bardziej jako oddziaływania van der Waalsa w tym graficie. Popatrzmy, mamy tutaj metan, czyli jedno wiązanie powinno być inne niż pozostałe, tak nie jest. W związku z tym chemicy dopasowali teorię do praktyki i stwierdzili, że dlatego tak nie jest, ponieważ te orbitale się uwspólniają, czyli nie mamy jednego S i 3 orbitali P, tylko mamy zhybrydyzowany orbital SP3.
Orbitale zhybrydyzowane mają kształt wielkiej ósemki z małym końcem. Od czego pochodzi nazwa hybrydyzacji? Zaraz narysuję tą cząsteczkę. Pochodzi od ilości orbitali, które weszły do tej hybrydyzacji, czyli uległy uwspólnieniu. Tutaj uległ uwspólnieniu jeden orbital S i trzy orbitale P, stąd mamy hybrydyzację SP3. To jest hybrydyzacja SP3. Jeżeli by uczestniczył jeden S i dwa P, byłaby SP2. Jeżeli by uczestniczył jeden S i jeden P, nazywałaby się SP. W tym przypadku mamy hybrydyzację SP3. I teraz tak, kiedy występuje hybrydyzacja SP3 i jaki kształt ma cząsteczka i jaki kształt mają orbitale zhybrydyzowane? Orbitale zhybrydyzowane, czyli orbitale zhybrydyzowane mają zawsze kształt tetraedru. Tetraedr. Zawsze. Taki kształt mają orbitale zhybrydyzowane. To jest, jeżeli ja mam hybrydyzację SP3, to moje orbitale mają kształt tetraedru. A jaki ma kształt cząsteczka? Zależy. I teraz wytłumaczę, kiedy występuje hybrydyzacja SP3. Mamy trzy takie warunki, kiedy ona występuje. Kiedy widzicie jakąkolwiek cząsteczkę, gdzie atom ma cztery wiązania pojedyncze, czyli to mogą być wiązania kowalencyjne, mogą być kowalencyjne spolaryzowane, ale pojedyncze, to zawsze ten atom jest w stanie hybrydyzacji SP3. Czyli macie jakiś X i od niego odchodzi cztery pałki. Nieważne, czy to jest strzałka, czy pałka, czy tylko pałka. Ten atom jest zawsze w stanie hybrydyzacji SP3. I takim przykładem jest metan. Tutaj tak, orbitale mają zawsze kształt tetraedru. Jaki kształt ma cząsteczka? Tetraedr to jest czworobok foremny. Narysowałam podstawę. Każda ściana takiego tetraedru jest trójkątem. Tutaj rysuję wierzchołek, ściągam do wierzchołka i mam wyrysowany tetraedr. Widzicie? Jak go nie przewrócę, tak zawsze będzie trójkątem. Wkładam węgiel do środka i rysuję odchodzących od niego cztery zhybrydyzowane orbitale. Wy na maturze rysować tego nie musicie. Musicie tylko wiedzieć, jaki kształt ma cząsteczka i jaki kształt mają orbitale. Na każdym z tych orbitali znajduje się jeden elektron pochodzący od węgla. I co robi się? Tworzy wiązanie, łączy się z drugim elektronem pochodzącym od wodoru. Popatrzcie, moje orbitale miały kształt tetraedru i moja cząsteczka jest również tetraedrem, bo każde naroże tetraedru jest obsadzone i tylko wtedy cząsteczka jest tetraedrem. Czy ta cząsteczka jest polarna czy niepolarna, czy będzie rozpuszczała się w wodzie czy nie? Jeżeli będzie symetryczna, moi drodzy, czyli każde naroże będzie obsadzone takim samym atomem, będzie niepolarna. Tak jest w przypadku metanu. Ale jeżeli ja zrobię w ten sposób, że mam na przykład CH3Cl, jedno naroże jest chlorem, to moja cząsteczka od razu jest polarna i znacznie lepiej będzie rozpuszczała się w wodzie. Czyli polarność i niepolarność jest ściśle związana z symetrycznością. Jeżeli cząsteczka jest symetryczna, to będzie niepolarna. Natomiast jeżeli nie będzie symetryczna, będziemy mówili, że jest polarna. W tym przypadku każde naroże tetraedru jest identyczne, czyli ładunki się znoszą. My wtedy w chemii mówimy, że moment dipolowy Ni tej cząsteczki równa się zero. Ona jest niepolarna.
Jeżeli jedno naroże byłoby inne, byłaby polarna. Czyli powtórzmy, jeżeli od atomu odchodzą cztery pojedyncze wiązanie, to nasza cząsteczka jest w hybrydyzacji sp3 i kształt cząsteczki jest zawsze tetraedrem. Jeżeli wszystkie naroża tetraedru, czyli wszystkie atomy, które tutaj są identyczne, to ona jest niepolarna. Drugi przykład. Kiedy występuje hybrydyzacja sp3? Wtedy, kiedy od atomu jakiegokolwiek odchodzi trzy pojedyncze wiązania i ma jedną wolną parę elektronową. Drugi wariant. Taki wariant jest na przykład w NH3. Widzimy to w pH3. To jest ten sam wariant. Co wtedy będziecie widzieli? Ja narysuję NH3. Mamy trzy naroża takiego tetraedru. Ja tutaj sobie nie będę tego jeszcze raz rysowała, tylko sobie wytrę. Trzy naroża takiego tetraedru mamy obsadzone parami elektronowymi. Jeden elektron pochodzi od azotu, drugi pochodzi od wodoru. Natomiast na jednym narożu tetraedru znajduje się ta para elektronowa. Para elektronowa, moi drodzy, jest niewidoczna. Ona jest jak skrzydełko ważki, tak śmiga, ale go nie widać. Czyli co my widzimy, proszę Państwa? Widzimy coś takiego, taki trójnóg. Tu jest azot, a tu są wodory. Nie mamy tutaj tego naroża tetraedru. My mówimy, że wtedy cząsteczka ma kształt piramidy trygonalnej. To jest piramida trygonalna, to jest taki trójnóg. Trójnóg. Na grzbiecie tego trójnogu jest azot, a trzy nogi to są wodory. To jest piramida trygonalna, bo ta para elektronowa jak skrzydełko od ważki miga i go nie widać. Czyli zmienił się kształt naszej cząsteczki, chociaż nasze orbitale mają kształt tetraedru. Czy NH4 plus ma kształt tetraedru? Oczywiście, że ma, moi drodzy. Dlaczego ma? Bo zobaczcie, ta para elektronowa tutaj została przytulona do K+, czyli zostało wypełnione naroże. Czyli w tym przypadku znowu mamy pełny tetraedr. Czyli tutaj NH3 to piramida trygonalna, a NH4 plus to już znowu tetraedr, tak? Czyli rozumiemy, jak to się zmienia. Kiedy jeszcze występuje hybrydyzacja sp3? Trzeci i ostatni wariant, który musicie umieć, wtedy, kiedy od atomu odchodzą dwa pojedyncze wiązania i dwie pary elektronowe, czyli mamy coś takiego, dwie pary i dwa pojedyncze wiązania. Co nam się wtedy zmieni? Przykład takiej cząsteczki. Popatrzcie, przykładem jest woda. Widzimy, jest. I teraz tak, co nam się tutaj zmienia? Ja sobie tutaj wytrę część tej tablicy, żeby było bardziej widoczne, ale widzicie, wcale lekko się to nie ściera. W związku z tym tak oszczędnie postępuję. Popatrzcie, wytarłam, nie mam tutaj tego wodoru, jest, widzimy, i teraz tak, co się dzieje? Teraz mamy dwa atomy wodoru połączone, tak, i dwie wolne pary elektronowe, tak, czyli co ja widzę, jak zmienił się kształt mojej cząsteczki? Popatrzcie, tutaj jest tlen i od niego odchodzą dwie nogi, tu jest wodór, a tu dwa skrzydełka od ważki, których nie widać, moi drodzy. Cząsteczka stała się kątowa, jest kątowa, ma kształt kątu, czyli zmienił nam się kompletnie kształt tej cząsteczki. I teraz tak, nawiązując do poprzedniego pytania, a jak mamy jon hydroniowy H3O+, to jaki kształt ma taki jon? Popatrzcie, tu znowu przytula się wodór, czyli w tym przypadku nasza cząsteczka przyjmuje kształt piramidy trygonalnej, czyli wypełniliśmy tym
wodorem, czyli jonem H+, i jeszcze jedno wiązanie, czyli zmienił się kształt na piramidę trygonalną, czyli musimy patrzeć, nie wolno się tego nauczyć na pamięć. Zawsze jak wyrysujecie wzór elektronowy, to będziecie to widzieli. Popatrzcie, ja Wam to pokażę. Ja rysuję wzór elektronowy tej cząsteczki. Mam H, H, O, wolna para i wiązanie koordynacyjne do wodoru. Ile mam pojedynczych wiązań? 3 pojedyncze wiązania i jedną parę. Czyli jestem tutaj, mam piramidę trygonalną. A co z metodą określania hybrydyzacji za pomocą punktów zawiązania? Do tej pory jej używałam. Nie wiem, czy jest to poprawne. Ja coś Wam powiem. Jeżeli macie jakąkolwiek inną metodę i poprawnie określacie hybrydyzację i nie robicie błędów, to używajcie tą metodę. Ja pokazuję Wam swoją metodę. Dzięki tej metodzie łatwo się jest bardzo nauczyć, jaka jest hybrydyzacja, ponieważ wystarczy narysować cząsteczkę i widzicie wzór elektronowy i widzicie, jaką ona ma budowę. Nad niczym się nie zastanawiacie. Odchodzi 4 pojedyncze wiązanie, cząsteczka ma kształt tetraedru. Odchodzi 3 pojedyncze wiązania i jedna para, piramida trygonalna. 2 pojedyncze wiązania, 2 pary, kątowa. Ja rysuję wzór elektronowy i już wiem, jaka jest cząsteczka. Wzory elektronowe Was obowiązują na maturze. Czyli patrząc na wzór, wiecie, jaki kształt ma cząsteczka. Czyli tak naprawdę nic nie musicie się więcej uczyć. To znacznie, znacznie ułatwia sprawę. I teraz tak, jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałam. Jeżeli 4 naroża tetraedru są wypełnione, to kąt między wiązaniami jest dokładnie 109 stopni. Tak jest na przykład w metanie. Jeżeli kąt pomiędzy wiązaniami, jeżeli jedno naroże jest niewypełnione, na przykład NH3 i jest jedna para, to kąt robi nam się 107 stopni. Jak mamy wodę, dwie pary elektronowe, 2 wypełnione naroża, kąt jest 104,5 stopnia. W jednym podręczniku jest 104, w drugim jest 105, bo jest 104,5, jak sobie ktoś tam chce, tak sobie pisze. I tyle na temat hybrydyzacji SP3. Występuje, gdy odchodzą 3 pojedyncze wiązania, 3 pojedyncze, jedna para, 2 pojedyncze i 2 pary. Przechodzę płynnie do hybrydyzacji SP2. Kiedy ona występuje? Jaki jest kształt takiej cząsteczki? Hybrydyzacja SP2 występuje, gdy łączą się, ja pokażę tutaj na przykładzie, łączą się jeden orbital S i 2 orbitale P. I teraz tak, kiedy tak jest, moi drodzy? Tak jest, jak mamy jakikolwiek pierwiastek z grupy 13. On ma tylko 3 elektrony. Na przykład glin w stanie wzbudzonym będzie miał taką konfigurację, czy jeden elektron będzie leżał na orbitalu S, a 2 elektrony na orbitalu P. Czyli on może stworzyć tylko hybrydyzację SP2. I na przykład macie ALH3. Czyli kiedy występuje taka hybrydyzacja? Wtedy, kiedy od jakiegokolwiek atomu odchodzą 3 pojedyncze wiązania i nic więcej. Wtedy zawsze mamy hybrydyzację SP2. Jaki kształt ma wtedy cząsteczka? Hybrydyzacja SP2 to cząsteczka jest zawsze płaska. To jest bardzo ważne, czyli ja sobie rysuję płaszczyznę. Teraz tak, kąt pomiędzy orbitalami wynosi dokładnie 120 stopni, czyli tu jest 120 stopni na płaszczyźnie. I w tym przypadku nasza cząsteczka ALH3 będzie wyglądała w ten sposób. To są elektrony od glinu. Elektrony od wodoru będą leżały na orbitalu S. Widzimy?
I nasza cząsteczka będzie niczym innym jak trójkątem płaskim. Trójkątem, który leży na płaszczyźnie. Będzie niepolarna, gdy trzy naroża tego trójkąta będą identyczne. Jeżeli jedno naroże będzie różniło się od pozostałych, cząsteczka staje się polarna. Czyli to jest pierwszy wariant, kiedy występuje taka hybrydyzacja. Drugi wariant, gdy występuje hybrydyzacja sp2. Gdy od atomu, to był pierwszy, gdy od atomu odchodzi. Dwa pojedyncze wiązanie i jedno wiązanie podwójne. Tutaj napisałam siarkę, bo w domyśle już widzę jeden przykład, ale narysuję wam X, bo nieważne jaki jest atom. Jak widzicie takie coś, to zawsze jest hybrydyzacja sp3 i przykład SO3. To się niczym nie różni od tej cząsteczki, tylko tutaj nad i pod płaszczyzną od siarki, od tlenu jest wiązanie pi, czyli to jedno wiązanie będzie wiązaniem sigma, a to wiązanie będzie pi. Czyli moja cząsteczka, tak samo jak poprzednio, będzie trójkątem płaskim. Ja ją sobie narysuję jeszcze raz, żebyśmy widzieli. Odkoordynowane. Widzimy? Cząsteczka jest trójkątem płaskim. To leży na płaszczyźnie. Tutaj jedno wiązanie jest sigma, a jedno wiązanie jest pi. Wiązanie to będzie sigma, 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 to jest wiązanie pi. Jak macie jakiekolwiek wiązanie wielokrotne, czyli tutaj dwa wiązania, to zawsze pierwsze jest sigma, drugie jest pi. Czyli mamy drugi wariant, kiedy występuje hybrydyzacja sp2. I trzeci i ostatni wariant, kiedy występuje hybrydyzacja sp2, wtedy, kiedy od jakiegokolwiek atomu odchodzi jedno podwójne wiązanie, jedno pojedyncze i jedna para. To jest trzeci wariant. I teraz tak, przykład takiej cząsteczki SO2. Ja sobie narysuję wzór S, wolna para, wiązanie, dwa wiązania, czy jedno wiązanie podwójne, wiązanie koordynacyjne. Widzimy przykład. I teraz tak, zobaczcie, czym to się różni od tego, kiedy wypełnione były trzy naroża. Tutaj, moi drodzy, jest niewypełnione, czyli nie ma tego wodoru. Ta para elektronowa, która jest tutaj, należy na przykład do siarki. Para elektronowa to jak skrzydełko ważki, nie widać jej. Czyli w związku z tym, moi drodzy, ja widzę tylko kąt pomiędzy siarką a dwoma wodorami. Czyli kształt mojej cząsteczki to kątowa leżąca na płaszczyźnie. Kąt po prostu leżący na płaszczyźnie. Czyli wtedy kształt jest cząsteczki kątowy. Czyli tutaj kształt był trójkąt płaski, trójkąt płaski, a tutaj mamy kąt, bo tu jest skrzydełko od ważki, którego nie widać. Koniec, tyle na temat hybrydyzacji sp2. Kiedy jeszcze cząsteczka jest polarna, a kiedy niepolarna? Jeżeli wszystkie naroża są wypełnione, tak jak tutaj, popatrzcie, to SO3 jest niepolarne. Natomiast SO2 ma tu parę elektronową, nie ma identycznych trzech naroży, będzie polarne. Cząsteczka jest niesymetryczna, czyli tym samym będzie polarna. Przechodzę dalej. Została nam jeszcze jedna hybrydyzacja i trochę ćwiczeń, ale najwyżej wybaczycie mi i troszeczkę dłużej będą trwały te zajęcia. Kiedy mamy hybrydyzację ESP? Mamy ją, gdy w hybrydyzacji uczestniczy jeden orbital S i jeden orbital P. Pierwszy wariant, kiedy taka sytuacja się zdarza? Zdarza się, gdy nasz atom posiada tylko dwa elektrony, na przykład w przypadku berylu tak jest. Beryl w stanie wzbudzonym, dwa elektrony. No nie może niczego więcej urodzić jak hybrydyzację SP. Jak mamy
Czy wiązania w cząsteczce SO3 są równoważne? Tak, jeżeli chodzi o polarność, to są równoważne. Nie możemy powiedzieć, które jest jakie i czym się ono różni. Jakbyśmy je badali, to wiemy, że jedno jest inne, ale to jest tylko teoria. W praktyce one są podobne. Dlatego cząsteczka jest niepolarna. Przechodzę dalej. Jak mamy hybrydyzację SP, to kształt orbitali i kształt cząsteczki jest zawsze liniowy. I nie ma co tutaj dywagować. Kiedy ona występuje? Zawsze występuje kiedy? Od jakiegokolwiek atomu odchodzą dwa pojedyncze wiązania. Pierwszy przykład. I to jest przykład takiej cząsteczki jak na przykład BH2. Tu jest beryl, jeden zhybrydyzowany orbital, drugi zhybrydyzowany orbital, jeden elektron, drugi elektron i łączą się z wodorami. Ciach jest. Przechodzę dalej. Drugi wariant. Popatrzcie, kiedy od jakiegokolwiek atomu odchodzi potrójne wiązanie, zawsze on będzie w stanie hybrydyzacji SP. Ja nie będę tego rysowała, bo nie umiecie, nie musicie tego rysować. Na przykład macie etyn, zobaczcie, od węgla odchodzi potrójne wiązanie. Mieliście taką sytuację, pokazywałam C, O, cząsteczka CO, liniowa. Widzimy? Teraz tak, popatrzcie, ta cząsteczka jest symetryczna, czyli jest niepolarna, czyli rozpuszcza się wyłącznie w rozpuszczalnikach niepolarnych, natomiast ta nie jest symetryczna, bo po jednej stronie jest tlen, a po drugiej węgiel, ta nie będzie polarna. Czyli ta będzie polarna, ta jest niepolarna, ta jest polarna. I ostatni, trzeci wariant, bo zawsze mamy takie trzy warianty do każdej hybrydyzacji, kiedy od jakiegokolwiek atomu odchodzą dwa podwójne wiązania. Przykład, cząsteczka CO. Jest liniowa, jest niepolarna. Dlaczego? Dlatego, że jest, jak widzicie, symetryczna. Dwie części tej cząsteczki są identyczne. Jest symetryczna, czyli CO niepolarna. I to wszystko, moi drodzy, takim przykładem, który... Czy mogłaby Pani, na czym polega deficyt elektronowy berylu? To nie jest w tym temacie, tutaj szkoda czasu, ja wytłumaczę to, co jest istotne. Nie będę omawiała rzeczy, które wykraczają poza ten temat. Także tutaj takiego pytania też nie będzie na maturze, to nie jest pytanie maturalne i nigdy takiego pytania nie było o deficyt elektronowy berylu. Przechodzę dalej, moi drodzy. Co nam jeszcze zostało? Zostały nam ćwiczenia. Ćwiczenia, jak zbudowana jest dana cząsteczka, jakie ma właściwości. Także sobie to wszystko teraz poćwiczymy. Ja wycieram tablicę i przechodzimy do konkretnych ćwiczeń, które tam macie w waszych materiałach. Muszę sobie wytrzeć. Jak widzicie, nie jest to wcale takie proste. Z chemii dużo się pisze i często muszę sobie wyrabiać muskulaturę. Ale najważniejsze, że da się ładnie napisać i że wszystko jesteście w stanie odczytać. Mam taką nadzieję. Na tych ćwiczeniach, które Wam tam dałam, przećwiczymy wiązania i ich właściwości, tak? A następnie to, co żeśmy sobie dzisiaj zrobili, czyli hybrydyzację. Pierwsze ćwiczenie, które mamy, tam jak sobie przeczytacie treść, jest takiej treść. Określ rodzaj wiązania w podanych substancjach, przyporządkuj im temperatury topnienia i temperatury wrzenia. Wartości temperatur wrzenia i topnienia wybierz z podanego niżej zbioru i zapisz je w odpowiednich komórkach w tabeli. Najpierw zastanowimy się, jakie mamy cząsteczki. Moja pierwsza cząsteczka to jest NaCl.
Druga cząsteczka to jest N2, a trzecia cząsteczka to jest NH3. Mam trzy cząsteczki. Teraz tak. Najpierw, żeby w ogóle cokolwiek powiedzieć, bo właściwości są ściśle związane z wiązaniem, jakie występuje w cząsteczce, musimy określić to wiązanie. Pierwsza cząsteczka. Sód jest w pierwszej grupie układu okresowego, elektroujemność 0,9, chlor w grupie 17 układu okresowego, elektroujemność 3,0. Różnica elektroujemności jest tutaj duża. Popatrzmy sobie. W związku z tym widzimy, że pomiędzy NaCl a NaCl pomiędzy sodem i chlorem występuje wiązanie jonowe. Klasyczne wiązanie jonowe. Narysujmy sobie tą cząsteczkę. Mamy Na plus i mamy Cl minus. Jest anionem, czyli anion oddziaływuje z kationem, czyli wiązanie jonowe. Cząsteczki, które mają wiązanie jonowe, tworzą tak zwane kryształy jonowe. I na czym to wiązanie polega? Że tutaj kation oddziaływuje elektrostatycznie z anionem. Jeżeli widzicie cząsteczkę, która ma wiązanie jonowe, to z gruntu możecie powiedzieć, że ma bardzo wysoką temperaturę topnienia, jest ciałem stałym i jeżeli wynika to z tablicy rozpuszczalności, że rozpuszcza się w wodzie, to będzie rozpuszczała się w wodzie i będzie dysocjowała na kationy i aniony, czyli będzie ulegała dysocjacji elektrolitycznej. Jeżeli będzie ulegała dysocjacji elektrolitycznej, to będzie również po rozpuszczeniu przewodzić prąd elektryczny. Czyli jak popatrzymy na NaCl, rodzaj wiązania jonowe, teraz tak, temperatura topnienia bardzo wysoka, powyżej 500 stopni, tak? Czyli która to może być cząsteczka, która to może być temperatura, to na 100% jest temperatura topnienia 800 stopni Celsjusza, a temperatura, temperatura topnienia, tutaj musi być bardzo wysoka, najwyższą temperaturę topnienia mamy 800 stopni Celsjusza, a temperatura wrzenia musi być odpowiednio wyższa od temperatury topnienia, więc w tym przypadku będzie 1440 stopni Celsjusza. Następna cząsteczka to jest cząsteczka azotu. Pomiędzy atomami azotu występuje wiązanie kowalencyjne i ono nie jest spolaryzowane. Taka cząsteczka jest niepolarna, czyli jeżeli by takie cząsteczki ze sobą oddziaływały, to będą oddziaływały wyłącznie oddziaływaniami van der Waalsa, które są bardzo, bardzo słabe. Czyli taka cząsteczka musi mieć bardzo, bardzo niską temperaturę topnienia, troszeczkę wyższą, ale bardzo, bardzo niską temperaturę wrzenia. Popatrzmy na nasz układ. Tu w tym przypadku najniższa temperatura topnienia to minus 210 stopni i to jest ta temperatura, a temperatura wrzenia to będzie minus 199 stopni Celsjusza, tak? Przechodzę do następnej cząsteczki. Jakie występuje wiązanie pomiędzy azotem a wodorem? Wiemy, że to wiązanie jest kowalencyjne, spolaryzowane. Jakbym chciała zaznaczyć tą polaryzację, to bardziej elektroujemnym pierwiastkiem jest azot, ponieważ jego elektroujemność jest 3,0, a elektroujemność wodoru jest 2,1. Czyli tutaj jest wiązanie kowalencyjne spolaryzowane i spolaryzowane w kierunku naszego azotu. Nasza cząsteczka jest takim dipolem, tu jest minus, tu jest plus. Czyli one będą mocniej ze sobą oddziaływać, to oddziaływanie będzie dipol-dipol i powiem więcej, będą tworzyć pomiędzy swoimi cząsteczkami słabe wiązanie wodorowe. W amoniaku występują wiązania wodorowe, czyli
ta temperatura topnienia i temperatura wrzenia musi być wyższa niż temperatura topnienia i wrzenia samego azotu. Czyli w tym przypadku będzie temperatura topnienia minus 77,7 stopnia Celsjusza, natomiast temperatura wrzenia tutaj w tym przypadku będzie minus 33,4 stopnia Celsjusza. Czyli mamy rozwiązany pierwszy problem. Następne zadanie polega na tym, że mamy ze zbioru tutaj różnych jonów wybrać, w których oprócz wiązań kowalencyjnych spolaryzowanych występują wiązania koordynacyjne i określić kształt tych cząsteczek. Czyli popatrzcie, gdzie występuje wiązanie koordynacyjne? Ja będę rysowała, będę mówiła o hybrydyzacji i będę określała kształt. Pierwsza cząsteczka to jest NH4+. Narysujmy sobie tą cząsteczkę. Mamy HHH wiązanie. Tu była wolna para, ale została odkoordynowana do H+. Jaka to jest cząsteczka? Popatrzcie, moja cząsteczka ma jedno wiązanie koordynacyjne, czyli pasuje mi do mojej grupy i ma jak gdyby cztery pojedyncze wiązania, czyli hybrydyzacja jest sp3. Jaki będzie miała w takim razie kształt? Będzie tetraedrem. Tetraedr. Powiemy, że jeżeli mamy hybrydyzację sp3 i każde naroże jest wypełnione, to nasza cząsteczka jest tetraedrem. Mamy potas, tam nie ma wiązania koordynacyjnego, OH- nie ma wiązania koordynacyjnego, CO3-2-. Możemy narysować tą cząsteczkę tak dla zainteresowanych. Popatrzcie, czy ja sobie tutaj narysuję, sprawdzimy, czy tam jest wiązanie koordynacyjne. Kowalencyjne spolaryzowane jest pomiędzy tlenem A, tutaj mamy ładunek ujemny, bo urwał nam się wodór i występuje wiązanie podwójne pomiędzy tlenem a węglem, czyli nie ma wiązania koordynacyjnego. Pytanie jest, czy na maturze podczas określania rodzaju wiązania, jeżeli napiszemy, że jest kowalencyjne, bez określenia, czy spolaryzowane, to będą za to punkty. Będzie konkretnie, proszę Państwa. Czyli jak napiszecie kowalencyjne, tam będzie zazwyczaj do wyboru, ale ja na Waszym miejscu pisałabym, czy jest kowalencyjne, czy kowalencyjne spolaryzowane. Wszystko zależy od zadania. Na przykład, ile występuje wiązań kowalencyjnych, tak? No to wtedy wszystkie kowalencyjne zliczam, czy są spolaryzowane, czy nie. Ale jak będę miała, ile jest wiązań kowalencyjnych, a ile kowalencyjnych spolaryzowanych, a ile koordynacyjnych, no to wszystkie piszecie. To trzeba konkretnie rozpatrywać każde zadanie. Bo wiązanie kowalencyjne, co to znaczy kowalencyjne? Kowalencyjne to znaczy, że jeden atom oddaje do wiązania jeden elektron, drugi elektron, a one są uwspólnione, to znaczy kowalencyjne, moi drodzy. A czy ona jest spolaryzowana, to już zależy. Wszystko zależy, co w tym zadaniu jest napisane. Wróćmy do naszego problemu. Tutaj nie mamy wiązania koordynacyjnego. Ja narysowałam tą cząsteczkę. Możemy sobie określić szybciutko jej kształt. Jedno pojedyncze. Mamy tutaj podwójne wiązanie, czyli wiemy, że ta cząsteczka ma hybrydyzację sp2, czyli jest trójkątem płaskim. Określiliśmy sobie kształt tej cząsteczki. Następnie jest Cu+, nas nie interesuje, S2- nas nie interesuje, SO4-2-. Tu musimy narysować tą cząsteczkę, ponieważ tutaj będziemy mieli wiązania koordynacyjne. To jest klasyczny, maturalny przykład. Popatrzcie, jak ta cząsteczka jest zbudowana. Było tutaj OH, ale się urwało od kwasu. Tu jest minus. Z siarką tleny uwspólniły po jednym, siarka uwspólniła po jednym elektronie do wiązania, tlen oddał jeden elektron, czyli siarka dysponuje jeszcze czteroma elektronami, czyli już nic nie może z tlenem uwspólnić, co najwyżej może do tych tlenów
odkoordynować swoje pary i to zrobi. Czyli tutaj będą występowały dwa wiązania kowalencyjne, oczywiście one będą spolaryzowane, i dwa wiązania koordynacyjne. Teraz tak, liczmy pojedyncze wiązania. Raz, dwa, trzy, cztery odchodzą, czyli hybrydyzacja SP3. A kształt cząsteczki wszystkie wypełnione, czyli tetraedr. Narysowaliśmy. Następna nasza cząsteczka to PO4 3-. Ja narysuję wzór elektronowy, będziemy wszystko widzieli, kształt i tak dalej. Fosfor. Fosfor ma 5 elektronów walencyjnych. Tutaj z tlenem uwspólnił całe pełne 3. Zobaczcie, uwspólnił. Tu jest minus, tu jest minus, tu jest minus. Urwały się te 3 wodory. Posiada jeszcze jedną parę, bo miał 5 elektronów, czyli ją odkoordynuje do tego tlenu. Czyli mamy w sumie 3 wiązania kowalencyjne w tym jonie i jedno wiązanie koordynacyjne. Liczymy pojedyncze wiązania. Raz, dwa, trzy, cztery, czyli hybrydyzacja SP3. Każde naroże tetraedru wypełnione tlenem, czyli widzimy, że cząsteczka jest tetraedrem, ma kształt tetraedru. Określiliśmy kształt. I zostało nam jeszcze H2PO4-. To jest bardzo podobna cząsteczka do poprzedniej, ale jak rysuję, to systematycznie ją narysuję. Zobaczcie, P odkoordynował, mamy ten tlen i tutaj uwspólnia O. I ja tak ładnie, poprawnie narysuję i tu mam wodór. Zobaczcie, wodór uwspólnił z tlenem jedną parę. Drugi wodór zachowa się podobnie, uwspólnił jedną parę i tutaj mam 1-, ok? Czyli jaki kształt, jaka hybrydyzacja jest fosforu? Oczywiście SP3, każde naroże jest wypełnione, czyli cząsteczka jest tetraedrem, my mamy tetraedr, ale tutaj dwa naroża są inne od dwóch pozostałych, czyli tutaj widzimy całą tą cząsteczkę. Oczywiście ta cząsteczka będzie polarna, tutaj szereg rzeczy o tej cząsteczce możemy powiedzieć. Mam nadzieję, że to Państwo rozumiecie. Jeżeli by Was ktoś zapytał, a jaka jest hybrydyzacja tego tlenu? Zobaczcie, dwa pojedyncze wiązania odchodzą i dwie pary, czyli hybrydyzacja jest SP3. A jaki kształt tej części cząsteczki? Kątowy, tak jak narysowałam, ponieważ ten tetraedr ma dwie wolne pary elektronowe. Tak mogę sobie swobodnie określać kształt każdej dowolnie cząsteczki. Skończyłam ten problem, przechodzę do zadania następnego. W tym zadaniu zapoznamy się, czyli powtórzymy tak zwane wiązania wodorowe. Mamy kilka cząsteczek i mamy znaleźć te, których tworzą się wiązania, te, które tworzą wiązania wodorowe pomiędzy sobą. Popatrzcie, przypomnijmy sobie pewne reguły. Tłumaczyłam, że wiązanie wodorowe jest wtedy, kiedy w cząsteczce występuje wiązanie FH, OH, NH. Ja tak szybciutko narysuję te cząsteczki i zobaczymy, czy takie wiązania występują. Pierwsza cząsteczka to jest metanol. Popatrzcie, jest OH, jest wiązanie wodorowe. Druga cząsteczka to jest aceton, czyli propanon. Po kursie chemii organicznej umiecie już narysować tą cząsteczkę. Popatrzcie, czy występuje w tej cząsteczce grupa OH? Nie. Jest CO, ale nie ma OH. Brak wiązania wodorowego. Tutaj jest, tu nie ma pomiędzy tymi cząsteczkami. Następna cząsteczka to fluorometan. Zobaczcie, czy narysowałam wzór elektronowy, czy jest może wiązanie HF? Nie ma, nie ma wiązania wodorowego.
Następna cząsteczka to jest metyloamina. Ja ją narysuję. Zobaczcie, macie N. Tu jest wolna para elektronowa HH. Powiedziałam, że wiązanie wodorowe występuje w cząsteczce, kiedy mamy wiązanie NH. Jest, występuje wiązanie wodorowe pomiędzy cząsteczkami. No i dwie następne cząsteczki. Następna to jest etan. Nie ma ani HF, ani OH, ani NH, nie ma wiązania wodorowego. I ostatnia cząsteczka to jest chlorometan, nie ma ani HF, ani OH, ani NH, nie ma wiązania wodorowego. I teraz tak, uszereguj związki zgodnie ze wzrastającą lotnością. Im silniejsze wiązanie wodorowe, tym mniejsza lotność. Od czego zależy siła wiązania wodorowego? Od różnicy elektroujemności pomiędzy atomami. Popatrzcie, tutaj macie tlen. Jak popatrzycie sobie na tlen, jego elektroujemność jest 3,5, a wodoru 2,1. Macie azot, elektroujemność azotu jest 3,0, wodoru 2,1. Tutaj jest większa różnica elektroujemności, będzie silniejsze wiązanie wodorowe pomiędzy cząsteczkami, czyli najmniejszą lotność z nich będzie miał metan. Oczywiście, jeżeli mają podobną masę, one mają bardzo podobną masę, bo od czego zależy temperatura wrzenia cząsteczki? Po pierwsze, zależy od tego, czy mają dużą masę, czy małą masę, czyli zależy od masy. Okay? Druga rzecz, zależy od tego, czy występuje wiązanie wodorowe, czy też nie występuje. Jeżeli mamy dwie cząsteczki o podobnej masie, to musimy rozważyć, czy moc tych wiązań wodorowych jest taka sama, czy może jakoś się różni. Zobaczcie, tutaj tu wiązanie wodorowe jest silniejsze, tu jest słabsze. Ta będzie miała niższą lotność, ta będzie miała wyższą lotność. I mamy jeszcze etan. Etan nie tworzy wiązania wodorowego, czyli będzie najbardziej lotny. Czyli jakbyśmy uszeregować mieli, to ta cząsteczka jest pierwsza, bo ma najniższą lotność. Ta jest druga, a najbardziej lotny będzie etan. Czyli zrobiliśmy takie przeszeregowanie. Następny nasz problem, musimy znaleźć taką cząsteczkę, która nie tworzy pomiędzy swoimi cząsteczkami wiązania wodorowego, ale będzie tworzyła wiązanie wodorowe z wodą. Ja sobie wytrę, bo znowu narysuję te cząsteczki. Dobrze byłoby, gdybyśmy je widzieli. Wtedy nam to znacznie ułatwi sprawę. Popatrzcie, mamy tutaj narysowany ten metanol, mamy narysowaną metyloaminę. Tutaj wytrę, to nam nie będzie potrzebne. Czyli mamy dwie cząsteczki już wyrysowane, mamy HF, trzecią cząsteczkę i brakuje mi jednej cząsteczki formaldehydu, który jest zbudowany w ten sposób. Mamy tutaj. Ok, popatrzmy. Tu tworzy się wiązanie wodorowe pomiędzy cząsteczkami HF. Odpada. Tworzy się wiązanie wodorowe pomiędzy cząsteczkami metanolu. Mają grupę OH. Odpada. Tworzy się wiązanie wodorowe pomiędzy cząsteczkami metyloaminy. Odpada. Ale mam formaldehyd. Popatrzcie, posiada parę elektronową, natomiast nie ma ani grupy OH, ani NH, czyli będzie tworzył wiązania wodorowe, sobie wytrę, wiązania wodorowe z wodą. Narysowałam to wiązanie wodorowe z wodą, widzimy, tworzy wiązania wodorowe z wodą. Ma pary elektronowe związane z elektroujemnym pierwiastkiem, ma. Może oddziaływać z wodorem, może, czyli rozwiązaliśmy następny problem. Mamy narysować teraz wzory Lewisa, czyli wzory elektronowe NH3CO2 i H2S. I mamy to zrobić w ten sposób, żeby uwidocznić geometrię tych molekuł. I co więcej, mamy zaznaczyć te, które
które mają moment dipolowy różny od zera, czyli te, które są polarne. Jeżeli moment dipolowy wynosi 0, to znaczy się, że cząsteczka jest niepolarna. Jeżeli jest różny od zera, to cząsteczka jest polarna. I ja już narysuję te cząsteczki, uwzględniając ich strukturę. Mamy NH3. Jak sobie narysujemy NH3, to odchodzą 3 wiązania pojedyncze do wodoru i wolna para. Moja cząsteczka jest piramidą trygonalną, hybrydyzacja sp3, jedno naroże tetraedru wypełnione przez wolną parę elektronową. Widzimy, jakbyśmy narysowali ją jako dipol, to co będę widziała? Tu jest minusik, tu jest plusik. Moment dipolowy tej cząsteczki nie równa się 0, czyli jest polarna, otaczam ją kołem, bo miałam zaznaczyć te, które są polarne. Następna cząsteczka to jest CO2. Od węgla odchodzą 2 podwójne wiązania, widzimy, czyli wiemy, że hybrydyzacja tego węgla jest sp. Wiemy, że cząsteczka jest liniowa, czyli jaka jest? Jest symetryczna, mamy płaszczyznę symetrii, czyli jest polarna, moment dipolowy równa się 0, nie obtacza nim kołem. I H2S to jest cząsteczka bliźniacza do wody, pomiędzy siarką a wodorem tworzą się wiązania kowalencyjne spolaryzowane. Siarka ma 6 elektronów walencyjnych, jedna para, druga para i po jednym uwspólniła z wodorem. Ta cząsteczka jest tetraedrem, 2 naroża tetraedru są wypełnione, czyli hybrydyzacja sp3 parami elektronowymi, a 2 wodorami, czyli jest dipolem, tu jest ładunek ujemny, tu jest ładunek dodatni, czyli jest polarna, moment dipolowy tej cząsteczki nie równa się 0. Ok, czyli umiemy. I przechodzimy szybciusieńko do następnego problemu. Określ typ hybrydyzacji atomu węgla w tlenku węgla 4 i anionie węglanowym. Tlenek węgla, określ kształt tych cząsteczek, kąt pomiędzy wiązaniami. Ja sobie wytrę, tlenek węgla mam narysowany, nie będę go w takim razie wycierała. To jest jedna z częściej występujących cząsteczek w zadaniach maturalnych, kształt liniowy, linia. Jaki jest tutaj kąt pomiędzy tymi wiązaniami? Pełne koło to jest 360, czyli kąt jest 180 stopni. Cząsteczka CO2 jest niepolarna, niepolarna, ma płaszczyznę symetrii. Jeżeli bym sobie ją narysowała jako taki dipol, zobaczcie, tu będzie mały minusik, a tu 2 plusiki. W sumie wszystko się zniesie, ona będzie niepolarna, jest liniowa i symetryczna. Jak cząsteczka jest symetryczna, to jest niepolarna. Teraz przechodzę do anionu węglanowego. Anion węglanowy to CO3 2-. I rysujemy. Mamy węgiel. Wiemy, że jakbyśmy mieli tutaj te dwa tleny, to pomiędzy węglem a tlenem występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Tutaj mamy 2 pary elektronowe, 2 pary elektronowe, urwały się wodory, bo tak jakbyśmy w gimnazjum pisali H2CO3. H2CO3. To kiedyś żeście rysowali tak na pałę w gimnazjum, że to jest tak, tak, tak. C i tutaj O, tak? Zawsze pamiętajcie, że wodór łączy się przez tlen, zawsze. Tutaj nam się ten wodór urwał, pałka jest pionowa, jak widzicie, ta pałka jest pionowa, ta moja troszeczkę nie bardzo, bo ją krzywo narysowałam, ale zaraz naprostuję. Ok, czyli miał węgiel 4 elektrony, 2 już użył, ale 2 zyskał, tak? Żeby miał 8, to musi jeszcze z tym tlenem uwspólnić pełne 2. Popatrzcie, co nam się tutaj zmienia. Ten węgiel jest w stanie hybrydyzacji sp2, ponieważ odchodzą 2 pojedyncze wiązanie i jedno podwójne. Hybrydyzacja sp2
to moja cząsteczka jest trójkątem płaskim. Jakbym go rysowała, tutaj mi wyszło, ale tutaj narysuję ją. Popatrzcie, to jest mój trójkąt. Tu jest tlen, tu jest tlen, tu jest tlen, a tu w środku jest węgiel. To jest trójkąt płaski. Hybrydyzacja SP2. Jaki jest kąt pomiędzy wiązaniami tutaj? Kąt pomiędzy tymi wiązaniami będzie wynosił dokładnie 120 stopni, bo to jest koło podzielone na 3, czyli 120 stopni. 360 podzielone na 3. Teraz tak, czy ta cząsteczka jest polarna? Ten anion jest polarny. Dlaczego? Dlatego, że ma tutaj dwa ładunki, a tutaj tego ładunku nie ma. Byłby niepolarny, kiedy te wszystkie naroża byłyby kompletnie identyczne. No bo jest trójkątem płaskim, ale tutaj ma dwa ładuneczki, czyli nie jest dokładnie tak jak po tej stronie. Przechodzę do następnego ćwiczenia. Mamy narysuj wzór elektronowy dziesiarczku węgla, uwzględniając jego kształt. To jest bardzo popularna cząsteczka ostatnio na maturze. Siarka, 16 grupa układu okresowego i węgiel, 14 grupa. Dziesiarczek węgla to jest CS2. Popatrzcie, to jest cząsteczka bliźniaczo podobna do dwutlenku węgla, czyli tutaj będę miała podwójne wiązanie do siarki i podwójne wiązanie do siarki. Teraz tak, kształt uwzględniłam, jak odchodzą dwa podwójne wiązania, to jest hybrydyzacja SP, cząsteczka jest linią. Teraz tak, czy ona jest polarna? Popatrzcie, mamy tak jak w dwutlenku węgla płaszczyznę symetrii, czyli moment dipolowy równa się 0, cząsteczka jest niepolarna. Niepolarna, ona jest niepolarna. Jeżeli mamy cząsteczkę niepolarną, to co będzie się w niej rozpuszczać? W chemii jest tak, że polarne substancje rozpuszczają się w polarnych rozpuszczalnikach, a niepolarne rozpuszczają się w niepolarnych rozpuszczalnikach. Czyli takie same rozpuszcza się w takim samym. Kiedyś taki student, taki suchar rzucił, dlaczego miś polarny rozpuszcza się w wodzie? Proszę Państwa, bo jest polarny, czyli zapamiętajmy sobie, że jak cząsteczka jest polarna, to będzie rozpuszczała się w polarnej wodzie. Czyli jak ja mam cząsteczkę, czyli rozpuszczalnik niepolarny, to w niej będą się wyłącznie rozpuszczać substancje niepolarne. I mamy takie substancje jak HCl. HCl jest polarny, czyli nie będzie rozpuszczał się w CS2. CCl4 to jest tetrachlorek węgla, on jest niepolarny, tetraedr z identycznymi narożami, czyli będzie rozpuszczał się w CS2. NaOH jest polarne, czyli nie będzie się rozpuszczało. Sól NaNO3 jest polarna, jak każda taka sól, czyli nie będzie się rozpuszczała. NaHCO3 jest polarna, nie rozpuszcza się, ale CO2 jest niepolarne, czyli będzie się rozpuszczało. Kwas octowy CH3COH jest polarny, nie będzie się rozpuszczał, ale P4-fosfol to jest cząsteczka homojądrowa, niepolarna, będzie się rozpuszczała. Czyli podsumowując, rozpuszcza się CCl4, rozpuszcza się CO2 i rozpuszcza się P4. Te cząsteczki rozpuszczają się w siarczku węgla, ponieważ są niepolarne. I tutaj przedostatni problem. Mamy wodę, mamy CH4 i mamy NH3. One wszystkie są w hybrydyzacji SP3 i mamy wyjaśnić, dlaczego te kąty pomiędzy wiązaniami są różne i co jak gdyby tłumaczy ten fakt, proszę Państwa. Jeżeli w cząsteczce występują wolne pary elektronowe, to one powodują odpychanie wiązania. Popatrzmy, mamy cząsteczkę CH4, to jest taki typowy tetraedr, identyczne wiązania, czyli tutaj kąt jest 109 stopni,
klasycznie wszystko występuje tak, jak powinno być. Później macie amoniak NH3. Mamy jedną wolną parę elektronową, tak samo hybrydyzacja SP3, SP3, ale jest para. Para powoduje, że przybliżają się do siebie wiązania i mam 107 stopni. Natomiast jeżeli mam cząsteczkę wody, to mam aż dwie pary elektronowe. One powodują, że nam ściskają się tutaj te wiązania i mamy kąt 105 stopni. Czyli od czego zależy kąt? Zależy od obecności wolnych par elektronowych. Im więcej tych par, tym ten kąt będzie mniejszy, bo te pary elektronowe oddziaływują, czyli spychają te wiązania. Czyli taka jest odpowiedź na to pytanie. I ostatnie zadanie, mamy określić polarność cząsteczek. Ja sobie wytrę. Szybciutko określimy, zobaczymy, jaka jest budowa. I tak, pierwsza nasza cząsteczka to Br2. Narysujmy sobie wzór elektronowy. Każdy z bromów ma 7 elektronów. Cząsteczka jest idealnie symetryczna, struktura liniowa, niepolarna. Później mamy cząsteczkę metanolu. Już ją dzisiaj wiele razy rysowałam. Popatrzcie, jest polarna. Tutaj to na roże tetraetru jest inna, powiem więcej, inne nawet tworzy wiązania wodorowe pomiędzy swoimi cząsteczkami. Cząsteczka wody, oczywiście, że jest polarna, jest dipolem, dwa na roże tetraedru są wypełnione wolnymi parami elektronowymi. C2H6, czyli mamy tak zwany etan, widzimy. Cząsteczka kompletnie niepolarna, dwa połączone ze sobą identyczne tetraedry. Nie ma tutaj, jest idealnie symetryczna, czyli tutaj nie ma żadnej niepolarności. Przechodzimy dalej, BH3. Bor jest pierwiastkiem 13 grupy układu okresowego. Posiada 3 elektrony walencyjne, które uwspólnia z wodorami. Czyli nasza cząsteczka ma hybrydyzację SP2 i jest idealnie trójkątem płaskim z identycznymi narożami, czyli jest niepolarna. Przechodzę dalej, mam cząsteczkę, to sobie wytrę, następną, to jest cząsteczka HiH, wiązanie kowalencyjne spolaryzowane i widzimy wzór elektronowy, polarna, tu jest wodór, tu jest jod, różnica elektronności, cząsteczka niesymetryczna. Przechodzę dalej, dwutlenek węgla, wielokrotnie już dzisiaj powtórzony, cząsteczka idealnie symetryczna, hybrydyzacja SP liniowa, niepolarna. I ostatnia, przedostatnia cząsteczka PH3, fosfor ma 5 elektronów walencyjnych, 3 uwspólnił z wodorami. Tutaj ma jedną wolną parę elektronową. Ta cząsteczka jest bliźniaczo podobna do amoniaku, jest polarna, pomimo że wiązanie pomiędzy tutaj atomami jest kowalencyjne. I ostatnia dzisiaj cząsteczka H2SO4, H. O, kowalencyjne, spolaryzowane wiązanie pomiędzy nimi uwspólnia tlen z siarką po jednym elektronie i odkoordynowuje tutaj do tlenu swoje pary. Cząsteczka jest polarna, mamy tetraedr, ale dwa naroże tetraedru są inne i dwa inne. Ta cząsteczka jest polarna. Czyli zapoznaliśmy się i rysując wzór elektronowy, jesteście w stanie określić, czy cząsteczka jest polarna, czy niepolarna, znacie jej kształt, wiecie, jaka jest hybrydyzacja, wiecie, jakie jest wiązanie. Czyli wywiązaliśmy się z całego naszego dzisiejszego tematu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na następne.